Borisowi Beżartowi, który w 1959 roku wystawił spektakl, łamiąc również różne kanony. Spektakl nie odbył się na scenie, odbył się w przestrzeniach, halach sportowych. I oczywiście każdy z choreografów w jakiś sposób osobiście wypowiada się o tej pięknej legendzie, panie redaktorze. Tak, czyli ofiary złożone jest człowieka. Ofiary złożone jest człowieka, prawda? Nauczenia na dzień nadejścia wiosny, czyli takiego absolutnego prymitywu nieobecnego w sztuce przedtem, prawda, bo to było zerwanie jeden z baletem klasycznym. Nie tylko co do formy ruchu, prawda, tej sfery, ale także co do tematu jako takiego. Nie była to już jakaś piękna historia bajkowa, baśniowa, ale zupełnie coś, no coś szokującego. Także może tutaj właśnie jest podstawa i klucz do tego sukcesu Niżyńskiego, prawda, sprzed 100 lat.